otwarcie autostrady, drogi szybkiego ruchu czy też nowoczesnej obwodnicy są przykładami zakończenia spektakularnych inwestycji drogowych. Ale dla mieszkańców małych miejscowości zwykle ważniejszy jest ten szlak, który przebiega przez osadę. Włodarze Opolszczyzny doskonale zdają sobie z tego sprawę, realizując wiele takich przedsięwzięć. Jednym z tych zadań była droga wojewódzka nr 435. Droga bardzo ważna, bo droga, która komunikuje Opole z węzłem autostrady A4. Rozbudowę wyznaczonego odcinka drogi wykonano w 4 miesiące, więc w aspekcie czysto fizycznym nie było to heroiczne zadanie. Dosyć drobne, choć nie takie bardzo małe. 4 200 000 zł, więc niebagatelna suma. 1 km przebudowy przez w zasadzie część miejscowości Mechnice. To nie są długie odcinki, ale trzeba pamiętać, że to są odcinki w ścisłej zabudowie miejscowości. Tam, gdzie wszelkie utrudnienia, wszelkie zagrożenia bezpieczeństwa ruchu dla mieszkańców są najbardziej odczuwalne i najbardziej istotne do rozwiązania. W Mechnicach wszelkie przeciwności pokonano, a w symbolicznym otwarciu wyremontowanej drogi, obok oficjeli, licznie reprezentowani byli mieszkańcy wsi, którzy wreszcie doczekali się ciągu komunikacyjnego z prawdziwego zdarzenia. W końcu jakieś środki pozyskano, że mogliśmy mieć tą drogę tutaj wykonaną. Głównie też jest to niesamowite potrzebne dla dzieciaczków, które uczęszczają do szkoły, do przedszkola, na place zabaw, bo jest to bardzo ruchliwa droga. Do tej pory bez chodnika, bez możliwości poruszania się dzieci i młodzieży i całych rodzin. W tej chwili nie tylko funkcja poruszania się pieszego, ale rowerowego, też funkcja drogowa. No i przede wszystkim doskonały moment, żeby poprawić wizerunek naszych miejscowości, wizerunek naszej gminy. Gmina Dąbrowa miała w tym swój niemały udział, bo wyłożyła na inwestycje 200 tysięcy złotych. Jest jednak w tym cukierkowym obrazie malutkie ale, kilkudziesięciometrowy odcinek, wyglądający jak pas ziemi niczyjej. W ostatniej chwili w mapach geodezyjnych okazało się, że to jest fragment Opola, a nie województwa opolskiego, ale będziemy próbowali wspólnie ze służbami prezydenta to jakoś naprawić tak, żeby nie było tej przerwy, która jest niepotrzebna i która wzbudza takie słuszne kontrowersje. Trzymamy za słowo i mamy nadzieję, że rychło uda się znaleźć satysfakcjonujące rozwiązanie. Będzie wtedy jeszcze bezpieczniej i całkiem po prostu ładniej.